Platforma Obywatelska przechodzi do ofensywy. W województwie śląskim rozpoczął się cykl spotkań, podczas którego przyszły premier Donald Tusk opowie o tym, co my zrobimy, kiedy będziemy za Polskę brać odpowiedzialność. Politycy PO na czele ze swoim przewodniczącym będą przekonywali, że galopująca inflacja się nie zatrzyma, a w sklepach nie będzie taniej, jeśli nadal będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj jedyną rzeczą, którą ten rząd mógłby zrobić dla uspokojenia inflacji, to byłaby dymisja tych, którzy się na gospodarce nie znają. Morawieckiego, Sasina, wszystkich tych pisowskich jaszczębi, orłów, czy jak oni się tam nazywają. W Gliwicach Borys Budka zapraszał na spotkania z byłym premierem, który chwilę później złożył wizytę prezydentowi Bytomia. Nie wszyscy byli jednak zadowoleni z przyjazdu Donalda Tuska. Także no, w waszym... Dzień dobry. W Bytomiu przewodniczący PO przekonywał, że z węgla wcale nie trzeba rezygnować, a Śląsk może się prężnie rozwijać. Jego zdaniem nie rozwija się m.in. przez brak unijnych pieniędzy przekazywanych samorządom. Ile tutaj czasu zmarnowano? I to nie po to, żeby chronić polski węgiel, bo tak naprawdę, jak zauważyliście, w ciągu tych wielu, wielu lat importowano coraz więcej węgla rosyjskiego, a w finale jeszcze sprowadzano te muły i błota z państw bardzo egzotycznych. Śląsk może stać się centrum nie tylko w skali kraju nowoczesnego przemysłu energetycznego. Nie trzeba dzisiaj mówić o zamykaniu kopalń. Kolejne dni to kolejne zaplanowane spotkania z mieszkańcami w województwie śląskim. Całe tournée ma potrwać 10 dni. Donald Tusk odwiedzi w tym czasie m.in. Żywiec, Częstochowę, Sosnowiec czy Rybnik. Bytom się sypie. W dzielnicy Bobrek zawaliła się przybudówka kamienicy, w której jeszcze 2 tygodnie temu mieszkali ludzie. Gruzowisko zostało sprawdzone przez 2 psy do poszukiwania ludzi. Zostało sprawdzone przy użyciu kamer wziernikowych. Wykluczono przebywanie osób i w dalszej części działania polegały na dozorowaniu. Dozór na terenie tej dzielnicy to jedno ze stałych zadań inspektorów nadzoru budowlanego. Nic dziwnego, wystarczy popatrzeć na stan budynków. Miasto otrzymało już decyzję o wyburzeniu kamienicy przy ulicy Pastera 4, choć mieszkańcy sami rozbierają co się da. Właśnie działalność złomiarzy jest przyczyną zawalenia budynku. Takich obiektów na Bobrku jest więcej. Ta dzielnica rzeczywiście jest charakterystyczna na tyle, że budynki niestety są... uszkadzane przez mieszkańców, przez samych mieszkańców. Po prostu nie ma tej możliwości, żeby oni sami dbali o to mienie, które zostało im na przykład powierzone. W związku z powyższym, no niestety nasze wizyty tam są bardzo częste. Z niektórymi budynkami, które są w opłakanym stanie, nadzór budowlany nie może zrobić nic. Wpisanych do rejestru zabytków obiektów nowej kolonii robotniczej wyburzyć się nie da. Niezależnie od tego, że ich degradacja cały czas postępuje. Jednak powoli na Bobrku coś zaczyna się dziać. Miasto realizuje tu właśnie inwestycje za kilka milionów złotych. Zagospodarowane zostaną podwórka, powstaną nowe place zabaw, powstaną miejsca rekreacji, zostaną uporządkowane altany śmietnikowe, nowe ścieżki, latarnie i ta część bytomskich mieszkań, która polega na remoncie 40 lokali, na remoncie 2 budynków, ale też na wyburzeniach tych części, które po prostu nie nadają się już do użytkowania. Za jednym z budynków wyburzono już oficynę, a teren zostanie na nowo zagospodarowany. Ten obiekt znowu ma zostać zamieszkany. Powstaną tu lokale socjalne. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się na początku przyszłego roku. Rozpoczyna się budowa nowej siedziby Sądu Rejonowego w Sosnowcu. W piątek został wmurowany kamień węgielny pod tę inwestycję. Powstanie nowoczesny budynek i wreszcie społeczność lokalna, wreszcie ludzie mieszkający w Sosnowcu będą mogli przyjść do takiego miejsca szukając sprawiedliwości, gdzie nikt nie będzie się musiał już wstydzić, ani denerwować, że coś się może stać, że coś się zawali. Obecnie główna siedziba Sądu Rejonowego znajduje się przy ulicy 1 Maja, jednak część wydziałów pracuje w budynku przy ulicy Kaliskiej. To sprawia trudności nie tylko pracownikom, ale też mieszkańcom. A jak mówi prezes Sądu Okręgowego w Sosnowcu, do sądów trafia coraz więcej spraw. One coraz bardziej skomplikowane, a warunki pracy dla naszych sędziów, asesorów, kuratorów, po prostu wszystkich pracowników sądu muszą być godne. Musi być też zapewniona odpowiednia ochrona prawna dla obywateli. Muszą oni wchodzić do budynku sądu, który
zapewnia im taką ochronę. Nowy gmach sądu powstanie przy ulicy Kombajnistów i stanie się częścią lokalnego Centrum Wymiaru Sprawiedliwości, bo znajdują się tu już budynek prokuratury i siedziba policji. Teren pod inwestycję przekazało miasto. Wykonawca już ogrodził teren budowy i powoli rozpoczyna pracę. Nowy budynek Sądu Rejonowego w Sosnowcu zaprojektowany został na planie prostokąta. Obiekt będzie posiadać od 3 do 4 pięter, kondygnację podziemną oraz wewnętrzne patio niezadaszone. Budynek sądu ma mieć 7000 m2 powierzchni użytkowej. Budowa ma potrwać 3 lata i będzie kosztować ponad 100 milionów złotych. Nasze fantomy są zsynchronizowane z aplikacją, z tabletami. Wojsko może być nowoczesnym i atrakcyjnym miejscem pracy. Przekonują organizatorzy wojskowych targów służby i pracy, które w piątek rozpoczęły się w Mysłowicach. Podczas wydarzenia można zdobyć informacje na temat służby wojskowej, m.in. od samych żołnierzy. Też tutaj mamy możliwość zapromowania uczelni wojskowych. Są przedstawiciele wojskowych akademii, zarówno Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, Wojskowej Akademii Technicznej i oni promują służbę w ramach szkolnictwa wojskowego. I tutaj warto zauważyć, że taka służba jest bardzo ciekawa, ponieważ studenci pierwszy rok realizują tak jak szkolenie w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czyli są tymi żołnierzami ochotnikami. Natomiast w drugim roku stają się już żołnierzami zawodowymi, którzy nadal się kształcą. Studenci mają zapewnione zakwaterowanie, pełne wyżywienie i wynagrodzenie w wysokości 4960 zł. Spróbować swoich sił w wojsku może każdy. Jeśli żołnierz zostanie wcielony do dobrowolnej służby wojskowej, no sam sobie weryfikuje w trasie tej służby, czy to fizycznie da radę, czy te obciążenia, nie wiem, wymagalności tej dyscypliny mu odpowiadają lub nie. Natomiast wykruszalności nie mamy dużej. Także tutaj uważam, że jeśli ktoś już świadomie tę decyzję podejmuje, to raczej stara się, wszystko powiem, iść dalej. Ścieżek kariery prowadzących do służby wojskowej jest wiele. Równie duże jest zainteresowanie samą pracą w mundurówce, stąd coraz więcej szkół prowadzi klasy przygotowawcze. Jak można było zobaczyć podczas pierwszego dnia targów, wśród kandydatów na żołnierzy jest wiele dziewcząt. To jest liceum, więc mamy też normalne przedmioty jak tam polski, historia i tam inne, ale mamy również zajęcia wojskowe i taktyczne, gdzie na zajęciach wojskowych właśnie mamy musztrę, wyjazdy na jednostkę i takie rzeczy. I poszłam do klasy mundurowej, ponieważ wiążę przyszłość z wojskiem. Ciekawiło mnie to, że jest bardzo dużo innych zajęć. Nie siedzimy tylko w szkole, tylko jednak jeździmy, mamy zajęcia w terenie. I chciałam się nauczyć takiej dyscypliny w tej szkole. Wojskowe targi służby i pracy w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach potrwają do soboty. Biskup Stanisław Oder, nowy zwierzchnik diecezji gliwickiej, podczas swojego pierwszego poświęcenia spotkania z mediami opowiedział o planach na swoją posługę. Szczególną uwagę biskup chce poświęcić młodzieży, która, jak podkreślał, zmaga się dziś z wieloma kryzysami i potrzebuje wsparcia. Mówił również o wyzwaniach, a za największe uważa autentyczność życia kapłańskiego. My nie musimy szukać na siłę czegoś, co jest atrakcyjne. Atrakcyjne w Kościele jest Chrystus. I jestem przekonany, że nasze życie ludzi Kościoła, przede wszystkim życie kapłanów, ma być takim życiem, żeby obecność tego Chrystusa była widoczna i namacalna. I wtedy myślę, że żadne wyzwanie nie stanie się wyzwaniem, któremu nie moglibyśmy po prostu sprostać. Jeżeli będziemy szukać tego, możliwości stawienia czoła wyzwaniom tego świata tylko za pośrednictwem naszych ludzkich, ułomnych środków i sił, to na pewno upadniemy. Biskupią Sakrę ksiądz Oder przyjął w sobotę 11 marca. Jak sam przyznaje, potrzebuje jeszcze czasu, by poznać potrzeby i troski przynależnej do diecezji społeczności chrześcijańskiej.